10 metrów i automatycznie, bo wiesz, zanim połączysz węże tłoczne 52 czy 75, to trochę czasu mija, a przy pożarze budynku trzeba jak najszybciej, rozumiem, jak najmniejsze straty. Czyli rozumiem. A za pomocą tej prądowniczki i tego węża te straty mogą być wielkie, a szybko może być ugaszony pożar, tak? Ale straty w budynku, bo chodzi o palący się obiekt, no oczywiście. A ten wentylator na przykład do czego używacie? To wentylator do oddymiania, nie? Aha, no, faktycznie, istotnie. To? Pompa stawna, szlamowa. Tak jak w piwnicy na przyodzie, ale wiem, to nie jest zanurzeniowa jak tamta, tylko szlamowa. Wiem, o co chodzi. A tu ta Honda? To jest agregat prądotwórczy. Aha. Przede wszystkim z nią korzystamy. Dobry. Co Piotruś? Żeby tą naleśnicę tam rozwinąć, nie? Szanowanie. I tam zadziałać, nie? Tym temat wcześniej. Aha, a to są te tlenowe pewnie butle, co? To są butle zapasowe. Zapasowe, ale do tlenu. Powietrze. A powietrze? Tlen to jest lek. Aha. Wykorzystany z powietrza, tak? Mamy aparaty do ochrony górnych dróg od dachu. Aha, w ten sposób. Tlen mamy na butli, ale na butli na torbie medycznej, nie? Co to jest? O kurde. No zabezpieczenie miejsca. Co ty gadasz? No, powiem ci, że imponująca lampka. Do jakiegoś metalu to taka pierda, powiem ci, a i w nocy widzę magnes. Mhm. No, tak to wygląda. No powiem ci, że naprawdę takie... Różne opcje. I to zobacz, jak ładnie zabezpieczone tą gumą, naprawdę mi się podoba. Mądrze zrobione. Malutkie. A to są też jakieś zabezpieczające? Pachołki. Pachołki takie rozkładane? O kurczę. Ty, faktycznie. No, żeby miejsca nie zajmowały, faktycznie. No. O, powiem. Tu masz jeszcze lampeczkę. Aha, i lampka jest jeszcze? Lampeczka. Ale no. Na noc, proszę ciebie. Bardzo fajna konstrukcja. Aha. No, faktycznie. Wkładasz. Ty, i wszystko działa. Panie, no musi działać. I powiem ci, że takich to nie widziałem jeszcze, że tak powiem, na akcji, jak gdzieś tam się widuje, to tak profesjonalnego sprzętu nie widziałem, mówię serio. No widzisz. Naprawdę. A to ochotnicza straż pożarna. No, dokładnie, a nie zawodowa, nie? No, imponujący pachołek, fajny. Fajna konstrukcja. To będzie pierwszy, nie? Proszę? Dzisiaj. Chyba nie, bo też pan. Nie, mam wolny, cały dzień to nie idziemy. Idziemy, nie ma. Aha, i tu taśma taka do oznaczenia miejsca, wiem, o co chodzi. Ja pracuję. Ale to nic, to też do oprysku jakiegoś, tak? Tutaj jest środek pod tytułem Sintam. To jest środek chemiczny, który na przykład w przypadku rozlania się jakiejś benzyny, aha, tak, to pryskamy. Neutralizuje jakoś, tak? Neutralizuje, dokładnie. Mm-hmm. A tutaj co obsługujesz tym przewodem tutaj, przyciskami? No tu mam pilota całego do naleśnicy. Do czego? Do naleśnicy, tej na górze. Co tam było? Do tych lamp. A lamp, mówiłeś, że to jest sterowane. Tak, faktycznie. A to też w zakęciu, jak jechał ten co gaz wozi całą drogę, paliwa czy oleju rozsakał i tym pryskaliśmy. Aha. Mogę? Oddaj, Igor. To jest no, to fajne. Fajne. To na drogę też się robię. Tutaj paliwo po prostu do wozu, nie? Tak. Mhm. No tutaj widzę, tutaj filtr paliwa. Butle, kurde. No, tutaj wszystko też wygląda bardzo, bardzo zawodowo. Odbijać. Na dole co to jest? To jakaś taka szpica? Dobry. Szanowanie. No co to w środku? To na dole taka. To dzisiaj tu pada, nie? To zaraz wiesz. Nie wiem, a jutro jak robisz? A tutaj tędy wejście na dach? Nie, to awaryjne oczywiście, nie, chyba, nie? Albo szyber dach w ogóle. No, myślałem, że tędy też wchodzicie awaryjnie coś. No, ale tutaj zobacz. No, nawiję. No tutaj wiadomo, aparaty... Każdy strażak ratownik. To są butle z aparatami do górnych dróg oddechowych. Rozumiem. Tak, do górnych dróg oddechowych. Tutaj mamy sygnalizator bez ruchu. Czyli w przypadku, jeśli strażak, ratownik gdzieś w budynku zasłabnie. Rozumiem. I on do minuty czasu... No potrzebuje pomocy, nie? Do minuty czasu, żadnego ruchu nie wykaże, aha, to zacznie pikać. Aha. Takim intensywnym hałasem, że drugi go znajdzie. Tak, że koledzy go zlokalizują. Tak to wygląda. Bo jeżeli nie jest to potrzebne, to po prostu strażak siedzi, tylko tutaj tu jest zagłówek i to wszystko, nie? Tu ma, wiesz, każdy ma wajchę. Tak. Ciąga. Tak to wygląda, tak to jest zabezpieczone. Szok. Tutaj mamy szelki ratownicze, tak. Kaski, kamizelki ratownicze. Mhm. Wiesz, do
działań, właśnie na lądzie, tak, czy gdzieś tam. Aha, a tutaj każdy ma swoją radiostację, tak? Tak. Widzę. Radiostacje latarki, mimo tego, że każdy z nas ma na swoim wyposażeniu latarkę indywidualną, tak, to dodatkowo... Dodatkowo, sobie, oczywiście. Też, tak, z takich rzeczy. Tutaj mamy takie urządzenie do lokalizacji przewodów elektrycznych. A, wiem, o co chodzi. Taka różdżka. No bo to ważne, jest, faktycznie. I zlokalizuje ci... Gdzie ten, gdzie dokładnie. Przewodów. Tutaj ładowarki ewentualnie, żeby coś podłączyć. Widzę 12 V, tak, gniazdka. Tak. Pokaż, tutaj z przodu wóz. Tutaj to w sumie nic już nie ma, nie? Tylko krótkofala i... W sumie to, co tu kierowca no potrzebuje. No jeszcze obsługa. A, faktycznie. A to co to? Tu, co tutaj jest? A ja zauważyłem. To jest czego? Zaraz, ja wszystko... Trąbka. Nie, no widać z daleka, tylko... Tam jest trąbka, bo byłem na policyjnym takim. O kurde, to trzeba było od początku zapalić. Ja bym tutaj już nagrał w tym, w świetle, a ja w ciemności nagrywałem, kurde. No widzisz. No, to dałem ciała. No wskazuje, że mamy zasilanie podłączone do samochodu. Ja rozumiem. Tak. Tu jest... No, otworzenie, to jest zawór klapowy. Otworzenie zbiornika, żeby woda mogła pójść do wody, tak? Tu jest otworzenie środka pianotwórczego. Tak? Tu są zraszacze, przód, tył. Wóz ma dookoła zraszacze. Aha, a po co zraszacze? Przypuśćmy, jak gdzieś tam się pali jakieś ściernisko. Aha, i żeby wozu nie uszkodzić, też między innymi, nie? Zraszacze tam delikatnie. Wiem, domyślam się. Oświetlenie skrytek, tak? Jak otwieramy skrytki, to... A te trąbki to co, sygnały dźwiękowe? Kurde, człowieku, daj żyć. No, tu mam oświetlenie pola pracy, nie? Aha. Hamara, takie rzeczy, nie? A tutaj te kontrolki, tu poszczególne? Środek pianotwórczy i woda, nie? Aha. Mamy pełne, mamy full, tak? Co to jest? Co? Pika, hamulec ręczny zaciągnięty, tak, jest auto. No, tutaj to już normalnie obsługa auta, nie? Tak, normalnie. Nie ma tam jakiejś... Z jaką prędkością tak przelotowo można lecieć? No, zależy od kierowcy po prostu, byłoby bezpiecznie, tak? No wiadomo, no ale tak jak myślisz, tak średnio to, no bo pewnie, no, ciężki wóz to się inaczej jednak jak osobówką leci, nie? Nie, no to trzeba mieć to na uwadze, że wieziemy... Wyczucie trzeba mieć, nie? Wieziemy ludzi, wóz ciężki, woda jest dokładnie, w zbiorniku. Dokładnie, ona też jakoś tam przemieszcza się, nie? Dokładnie. Może gdzieś go tam pójdzie, trzeba z rozsądkiem. No, oczywiście. A ile pali taka maszyna? 80, no około 30 litrów. To i tak myślałem, że więcej. Około 30 litrów, tam ten smog. Nawet ci powiem, że może w 25 litrów możemy się zmieścić. Jak się dobrze tam wiesz. A tu w skrzynce co jest? Tu mamy protokoły, tak. A, to papierowe sprawy. No, jakiś tam halogenik na tą zapalniczkę. Takie rzeczy, wiesz. No, maszyna naprawdę imponująca, tutaj powiem szczerze, nie? Brakuje. Maszyna imponująca. Tutaj jest ładowarka do detektora różnego rodzaju tlenów, znaczy inaczej, gazów. Aha. Jak i czadów. A tamto, te dwa przekręcenia? Ogrzewanie kabiny. Aha, to do kabiny sprawy już. No, myślałem, że coś, że coś, że tak powiem, z wyposażenia dodatkowego. Kamerka w tył. Nie. Tu mamy nawigację GPS, tak? Na przykład taka sytuacja, że... Wyłącz się. A to jest jakoś zintegrowane z bazą? Tak. Aha, czyli bazą, są centralną, wiem, o co chodzi. Dostajemy zgłoszenie. Aha. Kumam. Dostajemy zgłoszenie, automatycznie już tutaj on nas będzie prowadził. Dajemy wyjazd do akcji i on nas prowadzi. Każda nasza czynność, poruszę ciebie, jest tutaj dokumentowana. Wjazd do bazy, tankowanie, jakieś tam inne rzeczy, to wszystko tutaj, tutaj my zaznaczamy, nie? No rozumiem. No. A tam tacho widzę na górze? Do akcji, tak, do bazy, na miejscu. Tak. I ty musisz to odznaczać? Tak, jak, muszę to odznaczać. A jak dojedziesz, to musisz kliknąć? Tak, dokładnie. Aha, w ten sposób. I on to dostaje tam, nie muszę mu postawić na przykład, mówić. A tutaj się wyświetla... Sytuacja opanowana, kiedy się wciska? No, kiedy masz tą sytuację opanowaną. Aha, czyli sytuacja opanowana i co? I odjazd do domu, tak? Nie, no nie, tutaj dalej działamy, a mamy sytuację opanowaną. Aha, rozumiem, tak, w tym zakresie. Że już nie potrzebujemy... rozumiem. Bo to teraz już tam będzie... Bo to on wszystko tam pilnuje. No nie wiem, pewnie w kościele teraz, on powiedział, że pada, no to wiesz, no to każdy sobie odpuści, nie? Papa? Tak, proszę. A gdzie jestem to na wideo do kamery cofania? Tu chyba na tym samym ekranie, nie? No, tak domyślam się, że to na tym samym ekranie. Przełącza tylko na kamerę i...
No wszystko tu jest, nie? Wszystko jest tak, należy. No nie, no naprawdę jest. Możesz wyjść z tej błyski, ja ci włączę. Auto imponujące, nie? Wszystko na ledzikach, elegancko. No to dawaj, bo 30 sekund mi zostało dosłownie tylko. Ale nie rób hałasu. No bo nie ma, karta się kończy. Kończy się pamięć karty. No włącz, co tu się dzieje. Aha, tutaj taka afera. O kurczę, na lusterku, gdzie to jeszcze? Z tyłu, aha, i tutaj. Jak pozabezpieczane, nie? Żeby to nie pękło, no bo szkoda by było, jakby jakaś gałąź strzeliła, nie? No. Na starta. Co jeszcze? O człowieku, nie chcę. Nie rób takich rzeczy, bo to wzrok mówię. Słuch można stracić. Wzrok można stracić, słyszałeś? To pewnie ostro daje, co? Te heli, halogeny. Halogeny tak. No, podejrzewam, że to jak...